Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem numer 2 na temat uprawy słodkich ziemniaków. W pierwszym odcinku opowiadałam o tym, jak w ogóle zacząć. Ta seria właśnie składa się z kilku etapów, gdyż niestety nie da się od razu wszystkiego nagrać, gdyż najpierw musimy poczekać, aż nam ziemniak wypuści nasze pędy. Zrazy. Później jest kolejny etap, dlatego dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli pierwszego odcinka, od czego należy zacząć w ogóle ten cały proces uprawy słodkich ziemniaków, ja Wam tutaj go podlinkuję. A dzisiaj przychodzę do Was właśnie z kolejnym etapem uprawy słodkich ziemniaków. Tak wygląda mój słodki ziemniak. Po kilku tygodniach ja właśnie go umieściłam w słoiku z wodą. Tak jak mówię, kto nie widział, musi koniecznie oglądać pierwszy odcinek. Ja wybrałam metodę ze słoikiem i z wodą. I tak w tej chwili ten mój słodki ziemniak wygląda. Wypuścił liście, widzicie tutaj te pędy, ten szczególnie dość mi wybujał. A to dlatego, ponieważ postanowiłam dolać mu ciut humusu z żdżownic i widać, bardzo mu, temu ziemniakowi się to spodobało. I właśnie dokładnie o coś takiego nam chodziło, czyli pędy mają liście, super. I teraz kolejna rzecz, co robimy dalej? Dalej będzie bardzo prosto, po prostu musimy odciąć te pędy, odcinamy pędy ziemniakowi. Mam je tutaj. Jak widać, o. I teraz co robimy z takimi pędami? Ja będę je chciała ukorzenić. Musimy je najpierw ukorzenić, zanim te pędy trafią, te sadzonki trafią do ziemi, do gruntu. I ja będę tutaj robić to ukorzenianie. Będę ukorzeniać je dwoma sposobami. Pierwszy sposób to taki, że po prostu ja umieszczę sobie ten odcięty pęd w wodzie. Może ten. I może ten mniejszy. Ups, raz. Czyli tutaj umieszczam te pędy w wodzie. Druga metoda to umieszczenie tego pędu w doniczce, w podłożu. Zanim go umieścimy w podłożu, ja najpierw zamoczę sobie ten pęd w wodzie i zastosuję ukorzeniacz. Wtedy o, taka sadzonka szybciej mi się ukorzeni. Tutaj mam ukorzeniacz i po prostu umieszczam ten pęd w takiej mniejszej doniczce wraz z ziemią. Czyli tutaj mam moje sadzonki. Te dwie tutaj będą ukorzeniać się w wodzie. Ta jedna największa będzie ukorzeniać się w podłożu. Pamiętajmy, aby to podlać po posadzeniu oraz oczywiście pilnować, aby ta ziemia nam tutaj nie przeschła. I czekamy oczywiście na to, aż nasze pędy, nasze sadzonki wypuszczą korzenie. Powinno to zająć kilka tygodni, 2-3 tygodnie. W międzyczasie zagrożenie przymrozkami majowymi minie. Temperatura powietrza nam się tutaj podniesie. Pamiętajmy o tym, że bardzo ważna właśnie jest temperatura nie tylko powietrza, ale również temperatura podłoża dla takich sadzonek słodkich ziemniaków. One muszą mieć około 18 stopni. Mówię tutaj o temperaturze podłoża, a więc idealnie w międzyczasie, kiedy one będą mi się ukorzeniać, te temperatury, miejmy nadzieję, będą rosnąć i to powietrza i gleby. Pamiętajmy, że oprócz stanowiska bardzo ciepłego, słodkie ziemniaki preferują podłoże próchnicze, żyzne, ale przepuszczalne. Musimy utrzymywać stałą wilgotność podłoża, ale nie przelewajmy takich słodkich ziemniaków. Ze względu na to, że lubią wysokie temperatury, możemy uprawiać słodkiego ziemniaka w tunelu. Możemy uprawiać słodkie ziemniaki w donicach. Także macie tutaj kilka opcji, wybór należy do Was. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, miłego dnia, pa!